Cześć, czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w karcie medali dnia mamy takie zadanie, wyląduj w punkcie orientacyjnym. Tych punktów orientacyjnych na mapie jest co najmniej kilka, natomiast dzisiaj my sobie wylądujemy w jednym z nich. I jeden z takich punktów znajduje się tutaj, o dokładnie gdzie mamy kosteczkę Kevina, tę niebieską. I sobie tam szybciutko polecimy, aby to zadanie wykonać. Tych punktów jest, jak wspomniałem, więcej. Oczywiście za chwileczkę wam pokażę dokładnie, które gdzie. Najpierw dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. No i gdybyście kupowali coś w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszecie mój kod kompulsator. A tymczasem zobaczcie, ta kosteczka jest sobie tutaj i my wylądujemy właśnie na niej lub obok niej, nie ma znaczenia. W każdym bądź razie tutaj jest punkt orientacyjny, w którym sobie wylądujemy. Uwaga, uwaga. I proszę bardzo, zadanie wykonane. Wyląduj w punkcie orientacyjnym. Moi drodzy, mam nadzieję, że zajarzyliście, o co chodzi z punktem orientacyjnym. Jeżeli tak, to śmiało napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw, kto będzie pierwszy. Kto się zczai, o co tak naprawdę chodzi. Dobra, w każdym razie, tak jak wam obiecałem, pokażę teraz kilka lokalizacji. No więc tak, pierwszą mamy tutaj, następną mamy w tym miejscu, później kolejna znajduje się dokładnie o tutaj, jeszcze jedną mamy w tym miejscu, następną możemy odwiedzić dokładnie w Skalistych Skarpach i jeszcze jedna znajduje się tutaj. A więc zadanie wykonane, moi drodzy, jeszcze raz przypomnę, zadanie wyląduj w punkcie orientacyjnym. No i na koniec wam podpowiem, bo jeżeli jeszcze nie odgadliście tego, co wam tutaj wymyśliłem. Zobaczcie, zaznaczamy sobie na mapie punkt orientacyjny, punkt, do którego chcemy dążyć. No i na dobry początek spróbujcie właśnie tam się udać, dobra? I zobaczymy, czy czasem wam tego zadania nie zaliczy. Jeśli nie, to wbijajcie do kostki. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!